Za nami drugi odcinek nowego programu TVP Piątek Dance, Dance, Dance. W poprzednim epizodzie nikt nie odpadł, ale to oznacza, że rywalizacja tylko się zaostrzyła. Sprawdźcie, co wydarzyło się w dwa. Odcinku programu Dance, Dance, Dance i kto musiał pożegnać się z show. Jako pierwsi na parkiecie pojawili się Monika Mazur i Dariusz Wieteska. Aktorski duet z serialu Na Sygnale zatańczył do piosenki The Beatles, Why Let Me Greg Guitar Gently Whips. Piękny obrazek, wspaniała relacja, ja wam uwierzyłam, tak występ skomentowała Ewa Chodakowska. Musicie dopracować technikę, dodała Ida Nowakowska. Para otrzymała 25 punktów. Paulina Krupińska do tańca przystąpiła z kontuzją, ale mogła liczyć na Klaudię Halecio. Złamane żebro to nie przelewki. Dziewczyny na warsztat wzięły choreografię z hitu Katy Perry, Chained to the Rhythm. Warto popracować. Było dużo nieścisłości, powiedział krótko Robert Kupisz. Wyglądacie fenomenalnie, bawiłyście się tym, gra aktorska super, dodała Ida Nowakowska. Dziewczyny otrzymały 22 punkty. Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski zamienili się w Johna Traoltę i Olivię Newton-John śpiewających Y.O.U.R.A. The One That Event z filmu Grease. To było elektryzujące, powiedziała Ewa Chodakowska, która przyznała parze 10 punktów. Para uzyskała 28 punktów. Siostry Kazadi musiały zająć się choreografią z teledysku Bruno Mars Fit. Cardi B Fuenes. Na scenie zobaczyłam wolność i finezję. Władałyście tą sceną. Powiedziała Ida Nowakowska. Jestem zachwycony tym show. Krótko dodał Robert Kupisz. Dziewczyny otrzymały 28,5 punktów. Kasia Dziurska i Emil Gańkowski musieli sprawdzić się w choreografii do romantycznej piosenki Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Fajnie, że Emil pokazuje swoją męskość nie krzycząc, skomentował taniec Robert Kupisz. Wyszliście na scenę i pokazaliście kawałek muzyki. To jest trudna choreografia, powiedziała krótko Ida Nowakowska. Rafał, ten stres był niepotrzebny. Widać ogromną pracę, jaką w to włożyliście, dodała Ewa Chodakowska. Para otrzymała 23 punkty. Po przerwie przyszedł czas na występy solowe. Jako pierwszy parkiet przejął Emil Gańkowski. Zawodnik otrzymał 27,5 punktów. Następnie swoich sił spróbował Adam Zdrójkowski, który musiał odwzorować. Gangnam Style. Zdrójkowski otrzymał 28,5 PKT. Paulina Krupińska za zadanie miała odtworzyć choreografię z kultowego numeru Whitney Houston, Ivana Dance with Somebody. Była Miss Polonia otrzymała 23 punkty. Wiktoria Kazadi miała nie lada wyzwanie, a mianowicie numer Taylor Swift, Shake It Off. Najmłodsza uczestniczka show otrzymała 28 punktów. Monika Mazur zatańczyła do hitu Britney Spears. Bubble on a More Time. Aktorka otrzymała 24,5 PKT. Na koniec zaprezentowała się Marcelina Zawadzka, która przeistoczyła się w Christina Aguilera z piosenki Lady Marmalade. Była Miss otrzymała 27 punktów.